był taki bardzo dobry mecz dla kibiców, bardzo ciekawy, ale nie wiem, czy z waszej perspektywy był taki sam. Tak, bo wygraliśmy, więc cel został osiągnięty. Czasami są takie mecze, że trzy bramki się traci. U nas tutaj na stadionie rzadko tak bywa, więc od wielu miesięcy się tak zdarzyło. Ważne, że strzeliśmy cztery i punkty zostają u nas. Dzisiaj wybiliście właściwie całą nojmę w defensywie, bo do tej pory chyba 4 czy 5 bramek straciliście, a dzisiaj aż 3. No, tak jak mówię, no kiedyś to się musiało zdarzyć. Myślicie już o tym lokerem w tym momencie? Tak, na pewno jutro jest jakiś tam dzień wolny, więc ta głowa może trochę ochłonąć, ale już od poniedziałku na pewno ten mecz jest bardzo ważny, żeby fajnie zacząć i dalej zdobywać punkty i wywalczyć sobie awans do kolejnej fazy. Dwa trudne mecze z rzędu, było lokerem i potem od razu Wisła. Taka mobilizacja od razu w krótkim czasie pomoże? Tak, jesteśmy na to przygotowani przede wszystkim psychicznie. Fizycznie myślę też będziemy. Wiemy jak, po co była ta przerwa na reprezentację, ponieważ teraz gramy bardzo, bardzo dużo spotkań i każdy wie o co gramy, dlatego tutaj przede wszystkim w głowie nie powinno być żadnego problemu. I zmęczenie u Ciebie jest, no bo z Grecją grałeś, teraz grałeś, no i w kolejnych meczach też będziesz grał. No takie psychiczne troszeczkę, już tych spotkań jest sporo u mnie, ale po to jest dzień jutrzejszy, jest jeszcze poniedziałek, wtorek, że mogę tą głowę trochę na spokojnie do tego wszystkiego podejść.